Jest jakiś błąd Matrixa. Czemu na pierwszym razie jest w ogóle grupa Zex? To tak się nie miało wydarzyć. Musiało być Bookstars. Tutaj ten Leone0795 tutaj psuje cały plan. I to autentycznie. Psuje kompletnie wszystko. Dlaczegoż to psuje? A, no prosta sprawa. Właśnie, bo miała być właśnie Bookstars, a nie ma Bookstars. Dobra, jeszcze wziął przynajmniej normalny skład, nazwijmy na pierwszy raz. Kierowca 5%, strzelec 5%, no i hacker 7%. A czemu 7? Bo generalnie na początku jak nic się nie ma, no to ma się 7 i 3. Także no nazwijmy, że jest, mówię, wzięty najlepszy skład jaki mógł. Wsiadam do samochodu, będę kierowcą, słuchajcie. Ja was zaprowadzę, słuchajcie. Zapewne się zastanawiacie, kurde. Gdzie was właśnie wiozę? A wiozę was w jedno konkretne miejsce. Jedziemy z powrotem do kasyna. Sytuacja jest następująca. W kasynie wydarzył się potężny przekręt. Tym przekrętem jest to, że nasz klient został ukradziony na sumę, a miał wygrać. Nie, mówił, że wygra, a niestety nie wygrał. Także jedziemy to odzyskać co jego i plus jakiś tam procent dla nas. No a przy okazji będzie nas Lester prowadził przez to wszystko, no bo sami byśmy sobie nie dali rady z tym. Musiał ktoś to dla nas przygotować, coś na papierze zrobić, a my jesteśmy po prostu tymi, którzy to po prostu wykonają, przywiozą, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Także jedziemy sobie powolutku. Tutaj o, furgonetka jakaś przejechała z kolą, tam ekolą, jak tutaj to nazwali. I wjeżdżamy sobie oczywiście tajnym przejściem i dobra. Jedziemy w każdym razie. Generalnie sytuacja jest taka, my wieziemy niby żetony, jak coś do kasyna. Wiecie, generalnie w kasynie sytuacja jest taka, dlaczego w ogóle są żetony, a nie normalna już jakby gotówka? Sprawa jest zwyczajnie prosta, bo gotówkę masz jakąś wartość, a żetony sobie tak w głowie nie uzmysłowiłeś, że mają jakąkolwiek wartość, mimo że są w zasadzie za gotówkę, ale wtedy jesteś skłonny postawiać większe kwoty, dlatego są po prostu żetony. Idziemy tutaj. Wejście trochę na szybciora, nazwijmy to. Wejście na szybciora, czyli od razu wbicie trochę z buta. Ten problem. Otwieramy drzwi i schodzimy na dół. Dobrze, idziemy, idziemy. Zawsze schodami, bo pamiętajcie, większy ruch jest, im większy ruch, tym lepiej. Tu, jeszcze jeden, jeszcze raz. I piąty, i szósty, i siódmy. To do walenia karty chętny, co? Dawać, dawać, wchodzić, pchać się, wszyscy się pchać do środka. Panie hoście, hak. Jak dla mnie dobra odpowiedź. Ja wszystko zrobię. Nie mam tak naprawdę żadnej potrzeby. Ja naprawdę wszystko wam otworzę. Jestem bardzo szybki. Dodatkowo wiem, że jest jeden odcisk, więc tym bardziej nie ma to, mówię, absolutnie żadnego problemu, żeby to otworzyć. Ale widzę, że chyba raczej, wydaje mi się, że chyba nie wiedzą po prostu, jak się hakuje, także nawet lepiej będzie. Dobra, od razu otwórzmy im w takim razie na środku, bo na środku będą dwa. I w zasadzie tam, gdzie host idzie, to jest tam GH, więc... A, on od razu też zbiera. Okej, ja otworzę wszystko, nie ma naprawdę problemu. Otworzę im H, a potem zajmę się C. Bo to jest szybko, szybko naprawdę to zrobimy. Zanim zdążą podnieść, to ja już tutaj myślę, że zdążę już szybko iść na to, żeby tutaj zanim zdążył. Ja potem biegnę na C otworzyć. Miejmy nadzieję, że na C nie pójdą zwyczajnie. Jak obstawiacie? Ja obstawiam, że właśnie nie pójdą. Raczej nie ma szans, żeby poszli. Pójdą tutaj, o, już zawraca. Już otwarte, proszę. Wchodź tam do środka, ja idę na C. No i idealnie, wszystko w zasadzie ugrane, bo teraz oni sobie pozbierają, ja tutaj zdążę wszystko otworzyć przez ten czas i tyle. Może podniosę chociaż jedną kubkę, ale mówię, zobaczymy. Nie wiem, kurde, roleplay w tym miejscu to jest wyższa sprawa. Wchodzimy, mówię, na coraz wyższy poziom. No, proszę, otwarte. Tam tutaj sobie działają, działają. Ja teraz już się zabieram za C. Spokojnie, nie ma problemu tutaj. O, idą tam. Jeżeli zrobił w ogóle wiertło, to nawet lepiej generalnie. Bardzo dobrze by było, żeby zrobił i to przyznam się wprost. Oby sobie cokolwiek robili ci ludzie. Są wiertła? Nie ma wiertła zrobionych. Okej, okay, no to ja zbiorę jeden wózek. Możecie wychodzić czy coś generalnie. Wszystkie bramki otworzyłem, wszystkie cztery zrobione. Myślę, że takiej sytuacji się pan host nie spodziewał, co? Ja coś tak czuję, on się nie spodziewał, że taka się może wydarzyć, spokojnie. Ale patrzcie, widzicie, wszystko zebrane na hakerze 7%. I do tego oczywiście jeszcze cały łup został podniesiony, także nawet jeszcze lepiej. Patrzcie, zapraszamy tutaj. Juu, patrzcie. Widzicie, to jest dopiero, kurde, umiejętność, nie? Dobra, klikajcie tam obydwoje, chyba. Bibub był? Nie, nie było Bibuba. Dobra, to przebiegamy w takim razie i zobaczmy, co tam mówię, jak tam wyjdzie. Czy zrobił przepustki? To jest zawsze interesujące pytanie, czy random właśnie ogarnął przepustki drugiego poziomu? Nie zrobił kostiumu. Okej, czyli nie mamy przebrań w każdym razie.
To jest ważna uwaga. Bardzo dobrze, że o tym wspomniał. Ale w zasadzie też na to rozwiązanie jest bardzo proste, bo wystarczy zwyczajnie zrobić znajdźkę. Robicie znajdźkę na te karty takie i wtedy dostajecie przebranie w kasynie. O, proszę, ma otwarte, ja ma zamknięte. Możemy w takim razie już przebiegać. Od razu na full speedzie. Okej, czyli nie robić zbędnych przygotowań. O, hakowanie panelu, idealnie. Ja to wam otworzę. Coś, nie ma problemu. No to naprawdę jest bardzo szybka sprawa. W ogóle się nie opłaca generalnie robić. No przyznam wprost, to jest nieopłacalne. Przygotowanie, szybciej otworzymy te drzwi niż zwyczajnie zrobiłby pan host przepustki, a plus i tak w zasadzie jest tutaj, mówię, łatwa szansa na to, żeby i tak zrobić elitę, bo to zajmuje, jak widzicie, to mi zajęło 22 sekundy, nie najszybciej, ale wystarczająco i tyle. I proszę, wchodzimy szybko, szybko, biegiem, nie mamy czasu. Randomy, jeszcze szybciej, biegiem po tych schodach, od razu już walnę tego gościa i tu przechodzimy. Dobra, pyk. Świetnie, dobra, ja już tutaj ogarniam sprawę. Tutaj patrzę, co z tym gościem. Pięknie, już się go pozbywam. Dobra, mamy chyba alarm. No, jest alarm. Mi nie wiadomo czemu jest alarm. Dobre pytanie. Cóż, jakiś random zwyczajnie nie ogarnął, gdzie trzeba iść. Dobra, no ja tutaj się powoli, mówię, pozbywam tych gości. O, już opla padł i koniec. Restart. Kończyły się życia. Ogólnie dziwne jest to, że w ogóle był tu alarm, ale mówię, pewno siedzieli kurde z tyłu i się gdzieś zagubili. I pan host jest bardzo wkurzony. Nie będę się dziwił panu hostowi. Ty, oni mają wszyscy po 20 levelach. Poza hostem, bo ma 40 cykl. Co jest grane? Ja tego nie widziałem wcześniej, że oni kurde praktycznie są początkującymi osobami. O matko, dobra. Ludzie, ja wam to pomogę. Kolejnie przebiegniemy. Ja wam tutaj ładnie to znowu otworzę, nie ma problemu, tak powiem. Teraz może nawet szybciej. Postaram się to otworzyć. No i dobra. Już jest otwarte. Nawet szybciej trochę potrwało, bo chyba 19 sekund, także spoko, możecie wybiegać już. Biegiem. Nie mamy czasu. Tędy. Dawać. Szybciej. Gaz. Chyba trzeba go niestety wyminąć. Przynajmniej na razie. Okej. I dobra. I chyba tyle, już jest ograna sytuacja. No bo mówię, nie widać tych gości, to ciężko jest mi to stwierdzić. Ale chyba tak, chyba jest na cicho ugrane, na spokojnie, także spoko. Dobra, udało się na cicho to wyjść. Mówię, wystarczy ich wypatrzeć, potem wybiec. Mówię, to nie jest wiadomo, że te przebrania są po prostu potrzebne, żeby to ukończyć. Ułatwiają, bardzo znacznie. Znacznie one ułatwiają wszystko w zasadzie. Ale no nie są niezbędne, to trzeba to po prostu podkreślić, że te przebrania są, nie są niezbędne, żeby w ogóle ukończyć ten napad. Nie ma potrzeby w ogóle iść stadionem. Jeżeli mamy alarmu, nie ma w zasadzie potrzeby, żeby nim iść, więc ja po prostu idę tędy i po prostu przebiegam jak najszybciej na samochody. Jak byłby alarm, to tak, bo na stadionie zwyczajnie respi się najmniej botów. Teraz tu muszę zrobić teraz kółeczko. Ja bardzo szybko tutaj pójdę na jakieś auta. Może uda mi się ogarnąć samochód na czterech przez ten czas. O, proszę, patrzcie. Dobra, mam auto. Jak jest auto, to jest bardzo dobrze. Wracamy po nich. Dobra, mój cel jest równy szturmowcowi. Randomy... Mam autko dla was. Co ty do mnie walisz, co? Jedziemy w takim razie na helikopter. Pewno nie będziesz znał tego. Go to car. Jakie no helikopter? Idziemy na helikopter i mnie to nie interere, co ty masz, panie goście, do gadania. Więc mnie to, panie, nie interere, o tak ci powiem. Idziemy to szybko skończyć. I tyle, biegiem. Nie będziecie umieli wejść, to ja wam zalecę. To zobaczymy, czy będą umieli tu wejść, bo naprawdę, jeżeli nie będziecie potrafili tu wejść, to... no, będzie dobre. Dobra, oplał mi wejść. Gratulacje, mamy jednego randoma, który wszedł. I na tym koniec, reszta chyba ma problem. Dobra, Lemon dał radę. I... kto tam jeszcze został? Lemon jeszcze jeden został. Dobra, po tego jednego trzeba zlecieć, bo widzę, że nie ogarnia. Nie wie, jak się tu wchodzi. Księżyc nie wie, jak wejść. Księżyc, wchodzisz. Bum go, kurde, dostał tym. Wchodzisz, księżyc, i uciekamy. Go, zaraz będzie napisane. Jak nie napiszę go, to coś tu zepsuli. Błąd ma w triksie, o tak powiem, to wtedy jest. I lecimy. Udało się, w zasadzie trudne to nie było zadanie. Piękna sprawa, tak można by to rzec. Bardzo dobra sprawa. Także lecimy sobie od razu do kupca. Kupiec się wylosował, chyba najdalej to były auta, także... Niestety lecimy na samiuteńką plażę. To dosłownie, na samą plażę. Ale wiecie, tu jedziemy za coś, nazwijmy, za te 200 tysięcy. Nie no, może nie 200, to prawie 300 tysięcy będzie. I będzie wiele brakowało. Bo tu w zasadzie
No sytuacja z łupem była taka, że zebraliśmy nie dość, że wszystko, to prawie nic nie straciliśmy jeszcze po drodze. No tylko no problem jest taki, że no wiadomo, że to było w czterech, no to... No bardziej host sobie nie zarobi, bo każdy z nas dostanie tyle samo, co pomagał. Ale no bardziej host sobie nic nie zarobi. Dobra, ja już tutaj powolutku, już zaraz dolecę, już naprawdę niewiele zostało. Tyle, no i w zasadzie no co, plusem jest tego podejścia to, że jakiś 40 poziom ma ugrany napad na grupę seks. Nie, ten Leone to, no, 42 level ma ugrany napad. Może czuć się trochę zarobiony. W zasadzie mówię, jak ktoś już kupi kosatkę albo w ogóle salon gier, no to w zasadzie już od tego momentu zaczyna zarabiać prawdziwy hajs. Chociaż kosatka jest lepsza tym, że jest po prostu solo. Ale no mówię, jak już ktoś ma te budynki, no to w zasadzie już można powiedzieć, że już go stać na wszystko praktycznie. Tylko musi parę razy przegrać te napady i już będzie dobrze, nie? No bo wiadomo, pierwszy raz jest taki beznadziejny, żeby zarobić, a potem już coraz to lepiej, więcej i w ogóle. Zatujemy powolutku sobie w dół. Na spokojnie. Mam nadzieję, że oczywiście oni nie wyskoczą. Coś. Ważne, żeby chwycił się checkpoint. Checkpoint chytnięty. Najważniejsze tutaj teraz dajemy torbę. Dzielimy się tym, co mamy. Wszyscy zabieramy sobie poteczce. I rozchodzimy się w zasadzie. Pięknie, pięknie. Bardzo dobrze. Świetnie, że to się udało. No dobra, no może nie za pierwszym razem, może za drugim. Ale ważne, że się udało jakkolwiek. Niewiele nawet mówię, nie było wiele stracone. I 1600 do podziału. Gdzie z tego wszystkiego jest prawie 250 tysięcy. Czyli całkiem spoko, jeżeli chodzi za pomoc komukolwiek. I mówię, prawdopodobnie mogłaby być elitka, jeżeli by tylko tam randomy się nie pogubiły. To może by jakaś ta elita wpadła. Bo w zasadzie nie wiadomo. Zawsze mogło ten bot jeszcze zobaczyć go kamera. Ale mówię, raczej wątpię, że tak bardzo sięga ta kamera tamtego bota, którego pokonałem. A wiadomo, jeszcze jest cutscenka, nie? Mam jeszcze picie z Lesterem, żeby uczcić ten pierwszy raz. Świetnie, Lester, bardzo dobrze. Świetnie, ja już nie wiem, ile razy pierwszy raz zrobiłem już kasyno. Ale wiem jedną rzecz. Zrobiłem to bardzo dużo razy. W ogóle w tym kasynie to ja byłem bardzo dużo. To trzeba powiedzieć. Nie wiem naprawdę ile. 600 razy. Naprawdę nie wiem, ile razy byłem. Ile razy skończyłem napad na kasynu? To jest dobre pytanie. Nie ma nigdzie takiej statystyki, ale naprawdę bardzo dużo razy byłem. Ile razy jako host to zrobiłem, ile razy pomagałem komuś, to jest naprawdę bardzo dużo. No i proszę, 250 tysięcy do podziału. No i prawie host dostał sobie 900 tysięcy. Powiedzmy sobie szczerze, no nie opłaciło mu się to. W zasadzie to pokazuje bardzo, jak te napady na kasyn są nieopłacalne, jeżeli gracie w czterech taki napad. Może i wynieśliśmy wszystko z tego skarbca, ale co z tego ma sam host? Dostał prawie, że tyle, co by jak poszedłby na Cayo Perico i miałby najgorszy łup. Nie opłaca się to praktycznie, mówię w ogóle. Gotówka jest naprawdę bardzo nieopłacalnym łupem. Ale no cóż, czasem tak niestety jest. Dobra, ważne, że kończ finał napadu na Diamond Casino. Kurde, to akurat takie zadanie dzienne było. To ciekawe. Dobra, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.